od pierwszego dnia wojny aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bez mała niemieckich sił zbrojnych. Nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemię, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy wtedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy o prawo przeciwko bezprawie, o wiarę i cywilizację przeciwko bezdusznemu barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie. Z walki tej, wierzę to niezłomnie, wyjść musi i wyjdzie zwycięsko. Obywatele, z przejściowego potoku uchronić musimy uosobnienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, choć z ciężkim sercem, postanowiłem przenieść siedzibę prezydenta Rzeczypospolitej i naczelnych organów państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd, w warunkach zapewniających im pełną suwerenność, stać oni będą na straży interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzić wojnę wraz z naszymi sprzymierzeńcami. Obywatele, wiem, że mimo najcięższych przejść zachowacie, tak jak dotychczas, hart ducha, godność i dumę, którymi zasłużyliście sobie na wchodzie w świat. Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem naszego narodu w najcięższych warunkach. Opatrzność wymierzy nam sprawiedliwość. Kosów, 17 września 1939 roku, Ignacy Mościcki.